W małym amerykańskim miasteczku popełniono zbrodnię. Rozpoczyna się śledztwo. Wszyscy są podejrzani. Gorzej tylko, że nie miałem alibi. Musiałem powiedzieć, że byłem u ciebie tamtej nocy, więc jakbyś przy okazji, to nigdy ci tego nie za... U mnie wszystko jest na sprzedaż, kochany. Wszystko. Nawet prawda albo jej cień. Bar Babylon. Zagadka kryminalna w Teatrze Jaracza. I wreszcie Bill Stevenson. Szuler, jakich mało. W życiu zgrał wszystko, co miała, przepił jeszcze więcej. Właściciel miejscowego tartaku. Gdyby nie ten tartak, Bill musiałby się schować pod ziemię ze swoimi długami i z szarganą reputacją. Bill Stevenson we własnej osobie! Co za spotkanie. Widzę, że dzisiaj wszystkie najgorsze śmiecie tu zawiewa. Nudziłem się sam ze sobą. Najgorzej, że jak się człowiek sam ze sobą nudzi, to nie może wziąć ze sobą rozwodu. Nie mogę się uspokoić po tym, co się stało. A jeszcze gliniarze wzięli mnie na komisariat. Myślicie, że mają coś na nas? No co mogą mieć, jak nikt z nas tego nie zrobił? A masz pewność? Za siebie mogę nawet mojego traka postawić, ale za ciebie... Ale o mnie się nie musisz martwić. A masz alibi? Alibi to dom z gówna. Mam coś lepszego. Wzięli mnie na wykrywacz kłamstw. No i co? Nic. A co mogłoby się stać? Wyśpiewałem wszystko jak na spowiedzi, a ta maszynka z pełnym do mnie szacunkiem. Nic, tylko cisza. Uniewinniony! Kurwa, macie, jak uniewinniony! To niemożliwe! Maszynka nie decyduje o niczym. Maszynka jest od tego, żeby rzucać cień. Jak nie rzuciła cienia, to nie znaczy jeszcze, że uniewinniła! Mnie uniewinniła! Kurwa, prawda! Powiedział mi to jeden z tych łebskich gliniarzy w kapeluszu! Kurwa, macie, no wszyscy gliniarze chodzą teraz w kapeluszach, a nie wszyscy są od razu łebscy! Kop! Chita Martinez Mercedes powiedziała, że przyjmie dziś tylko jednego z was. Zasrane Meksykańce w kapeluszach. No ale nic. Najważniejsze to nie brzydzić się po nikim. Ej, a ty gdzie? No to gdzie? Przecież Chita Martinez Mercedes powiedziała, że mnie przyjmie. Nie powiedziała, że przyjmie jednego. Nie powiedziała, że akurat ciebie. No jak do kurwy nędzy? Powiedziała, że przyjmie jednego, a to ja byłem pierwszy. Ale ja też byłem! Ja! Ty też do Chity? Też, a co? No do kurwy nędzy, muszą tu być jakieś zasady. Nie jesteśmy przecież w jakimś zasranym Meksyku. Ja byłem pierwszy i to ja idę do Conchity. Kek! Nie jesteś właścicielem tego zaszczanego lokalu. Chłopcy, Conchita Martinez Mercedes nie jest tu jedyna. Dla wszystkich coś się znajdzie, jak trzeba będzie, to nawet ja odgrzeję stary fach. Ja mogę iść do każdej innej, ale nie może być tak, że Kirk tu przychodzi i ustala swoje zaszczane zasady. Ja mogę zrezygnować z Conchity Martinez Mercedes pod warunkiem, że każdy z nas z niej zrezygnuje. Kurwa mać, ja nie widzę powodu, dla którego miałbym rezygnować z wizyty u Conchity Martinez Mercedes, jeżeli to właśnie do niej przybyłem, jeżeli to właśnie ja byłem pierwszy. Tak? To w takim razie losujmy. Los przeznaczenia, z 8 czyleska! Kurwa, Bill, ty kretynie! Jak chcesz losować monetą, która ma dwie strony medalu? Czy twój rozum ani przez moment nie podsunął ci myśli, że jest nas trzech? Zresztą na tyle, na ile cię znam, ty popaprany szulerze, to masz przynajmniej dwie monety w kieszeni. Jedna ma dwie reszki, a druga dwa orły. Co? Patrz, jesteś świadkiem! Wyciągam z kieszeni dwie monety. Jedno wyjmuję z lewej, drugą z prawej. I co widzisz? Widzę dwa zastrane orły i dwie zastrane reszki. Ale widzę też, że każda z monet ma po jednym orle i po jednej reszce. Dopóki nazywam się Kirk Cartley, to żaden pierdolony los nie będzie decydował o moim losie. Trzeba było podnieść wcześniej swoje tłuste tyłki i przyjść tu kilka minut przede mną. Ten, kto przychodzi pierwszy, ten pierwszy dostaje to, po co przyszedł. O, chyba że jakiś pierdolony dupek odstrzeli mu w tym czasie jego pierdoloną łepetynę. No nawet jak przychodzisz do dentysty, to u tego pierdolonego dentysty obowiązuje cię ta sama pierdolona zasada. Tylko chyba że spuchnięty od przekory i rywalizacji łby. Nie dopuszczają nawet cienia takiej myśli do swoich nielicznych, w większości zabitych przez whisky i telewizyjne teleturnieje szarych komórek. Mamuśka, powiedz, kurwa, nie mam racji! Chłopcy, każdy z was bez wątpienia zasługuje na to, żeby odwiedzić dziś Conchitę Martinez Mercedes, ale dziś akurat ze względów od nas niezależnych dostąpić tego szczęścia może tylko jeden z was. Jeżeli nie ma wśród was zgody na rozstrzygnięcie losowe, to w takim razie nie... Bo wydaje mi się, że jednak najsprawiedliwszym rozwiązaniem
byłaby chronologia. Czyli co do kurwy nędzy? No, krótko mówiąc, Kirk przyszedł wcześniej. Tłumaczę to tym zakutym pałom od jakiegoś kwadransa. A oni rozumieją z tego tylko tyle, co kot napłakał. Kirk! Mój kot nigdy nie płacze, Kirk. Mój kot. I to jest też wiadomość dla ciebie, mamuśka. Mój kot, jak tylko zaczyna się orientować, że jest gdzieś niemile widziany, to zabiera się stamtąd i idzie do konkurencji. Mój kot też idzie do konkurencji. Przejdzie im po dwóch tygodniach. Nigdzie nie ma lepszego lokalu niż u ciebie, mamusiu. Nie chciałam ich urazić, ale to wyjątkowo tępe skurwysyny. Gorzej tylko, że nie miałem alibi. Musiałem powiedzieć, że byłem u ciebie tamtej nocy, więc jakbyś przy okazji, to nigdy ci tego nie za... U mnie wszystko jest na sprzedaż, kochany. Wszystko. Nawet prawda albo jej cień. Ale skoro wszystko jest na sprzedaż, to wszystko ma swoją cenę. Dobry ten gin z tonikiem. No, to ile w takim razie? Będzie ze wszystkimi niedogodnościami, no powiedzmy pięć, nie pięć. Sześć kawałków przynajmniej. Kurwa mać, mamusiu! Przecież ja półtora miesiąca muszę na to harować na dwie pierdolone zmiany. No, prawda, to piekielnie ciężki towar. Sprzedać prawdę to jak sprzedać duszę. Ale ja jestem niewinny. Każdy z nas w przerwie pomiędzy kartami chodził do tej małej. Sama wiesz najlepiej, że kto jak kto, ale ja bym tego nigdy nie zrobił. Ja mógłbym urwać jaja jakiemuś skurwysynowi z Oregonu. Ale nigdy, nigdy bym tego... No to już jest inna prawda. Tę prawdę możesz sprzedać sam. Ode mnie możesz kupić tę, o której mówiłeś. Za 6,5 kawałka. Za 6,5? No chyba cię mamusiu... No w takim razie za 7. Ożeż kurwa! No dobrze, to w takim razie... Nie. Jaka była ta pierwsza wersja? Pierwsza wersja to było 6,5. Nie. Pierwsza to była 5. O! No może 5,5. Nie. Pierwsza wersja to była 7. Już dobrze. Pamiętam, to było 6. I pół? No powiedzmy, że to była pierwsza wersja, choć to nie była pierwsza wersja. Mamusiu! 6,5 kawałka to rzadkiej urody promocja z mojej strony. Dla stałych klientów. Stąd do Nowego Jorku. Nikt tak nie umie robić interesów jak ty, mamusiu. Bardzo dużo młodych ludzi pisze w tej chwili teksty i nie tylko młodych do teatru i to jest fantastyczne, natomiast niewiele z tych tekstów da się wyłuskać ze względu na ich, bym powiedział, wysoki poziom czy wyrafinowanie formalno-techniczne i takie dramaturgiczne, które jest niezbędne w teatrze. Radka Tekst ma świetną dramaturgię taką, a do tego jeszcze ma fantastyczny język. Udało mu się uchwycić pewien ton językowy, pewien rodzaj wypowiedzi czy konstrukcji zdania, czy konstrukcji całej frazy aktorskiej, która fantastycznie siedzi w uchu i niezwykle dowcipnie i w taki troszeczkę z nutą bernhardowską, bym powiedział, opowiada o rzeczywistości. Więc to myślę jest... A poza tym Radek jest też pisarzem i poetą, więc myślę, że to też wpływa na to, że jednak czuje się niezwykłe wyrafinowanie języka, gdzie właściwie w tym tekście jest coś takiego, że bardzo wysokie i ten kontrapunkt udaje się Radkowi niezwykle. Bardzo wysokie jest zderzone z niezwykle niskim, czyli przekleństwo stoi obok pytania o istotę Boga.